Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Porad Podologa i dzisiaj porozmawiamy sobie o wizycie. Wizycie u podologa, która może Wam dać trochę do myślenia, możecie się zastanawiać, jak ona wygląda, co takiego robi podolog, czy to boli, czy nie boli, no bo skoro rozmawiamy sobie o zabiegach, które można wykonywać, Alicja Wam radzi w tej kwestii, to dobrze by było, żebyście wiedzieli, jak to wygląda od tej drugiej strony. Dzień dobry, Alicja. Dzień dobry, witam Cię. Witam Was bardzo serdecznie, ale bardzo też kolejny bardzo ciekawy temat. My w ogóle mamy super ciekawe. Zawsze mamy fajne tematy. Mam nadzieję, że te tematy Wam się podobają. Zresztą ja widzę, że Wam się podobają, a będzie ich więcej. Będzie, obiecujemy. Tak. Alicja, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym właśnie, jak wygląda wizyta u Ciebie, czyli wizyta u podologa. Tak, bo dużo filmów wcześniej omówiłyśmy o tym, pierwsze co skorzystać z usługi podologa. Tak. Pierwsze co wizyta u podologa, a dopiero później jakaś jakaś kontynuacja pielęgnacji. Dlatego dzisiaj chciałobyśmy się skupić właśnie na tym, żeby Wam trochę przybliżyć, jak taka wizyta wygląda i czy ona się różni od kosmetyczki. Przede wszystkim, żebyście się nie obawiali takiej wizyty. Mieli też troszeczkę taką świadomość, że jak pójdziecie do podologa, z czym to się, jak to się mówi, je, tak? Mhm. Czyli jak się przygotować, jak to wygląda, czego możemy się spodziewać na takiej wizycie. Myślę, że to są takie istotne kwestie, które warto z Wami omówić, żeby Was też troszeczkę w ten temat wprowadzić i oswoić, dokładnie, bo to różni się od kosmetyczki, od wizyty, od takiego pedikuru klasycznego, tak. Różni się, więc warto to omówić. Zaczynamy. Alicja, pierwsza sprawa. Zacznijmy może od tego, jak przygotować się na taką wizytę. Zakładamy, że jesteśmy umówieni do podologa, chcemy się wybrać na taką pierwszą wizytę, że jeszcze nie ma tam żadnych problemów i tak dalej, tylko chcemy się wybrać na pierwszą wizytę. Jak do takiej wizyty powinniśmy się przygotować? W ogóle się nie przygotowujemy. A. Prosta sprawa, w ogóle się nie przygotowujemy. Po pierwsze i najważniejsze, nie obcinamy płytki paznokcia. Okej, okay, dobra, po czyli to, sami nic nie robimy. Nie obcinamy, żebyśmy my mogli nadać temu paznokciowi dobry kształt i żeby zobaczyć też, jak one rosną. Druga rzecz, nie robimy w domu, bo to się często zdarza u kosmetyczek, nie robimy w domu takiego pedikiru, bo idę na pedikir i żeby mnie wyglądały te stopy tak źle, to ja sobie tam trochę je tak oczyszczę trochę tarką, żeby one były takie ładne. Żeby takiego wstydu nie było. Dokładnie, o, dzięki. Żeby takiego wstydu nie było. Także tego też nie robimy, bo my chcemy jako podolog zobaczyć tak szerzej te stopy w całej okazałości. Okay. Takie, jakie one są naturalnie, normalnie. Im w gorszym stanie stopa, to dla nas lepiej. Bo widzimy każdą rzecz, każdą, nie wiem, suchość, bardzo ważna, panie często przychodzą całe wykremowane. I my wtedy nie wiemy, czy problem jest z suchością, a się nagle okazuje, że jest po wywiadzie. A pani po prostu chciała to zatuszować, żeby to tak ładnie wyglądało. Właśnie, także wyglądało. Nie obawiamy się ze strony podologa, nikt nie będzie z naszej strony mówił Wam, o Boże, ale ma Pani brzydkie te stopy. Nikt nie będzie oceniać. Nie, nikt nie będzie oceniać. Nikt nie będzie oceniać, nikt nie będzie się śmiał z Was. My jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. A nawet lepiej. Im gorzej, tym lepiej. Tak jest, zdecydowanie. Tak. Im gorzej, tym lepiej, bo nam jest łatwiej po prostu to wszystko zobaczyć i ocenić. Ich wstyd też chowamy do kieszeni. Absolutnie nie. Nie ma się czego obawiać, nie ma się czego wstydzić. Skoro idziemy do podologa, to chcemy, żeby zadbał o nasze stopy w jak najlepszy sposób, ukierunkował nas na odpowiednią pielęgnację i ewentualnie, jeżeli są na stopie jakieś problemy, z którymi się borykamy, to wdrożył odpowiednią terapię. Dokładnie. No dobra, czyli pierwszą kwestię już mamy. Alicja, w takim razie, okej, idziemy na tę pierwszą wizytę, wiemy już, że się do niej nie przygotowujemy w żaden sposób. Ile taka wizyta może trwać i czy taka wizyta jest bolesna? Okej, ile taka wizyta trwa? Jeżeli to jest konsultacja, to trwa około ona tak pół godziny. Natomiast jeżeli to jest już pełen zabieg i to jest pedikier leczniczy, to trwa między godziną a półtorej. Zależy, co się dzieje ze stopami i co musimy, jak musimy, nad czym pracujemy. No właśnie. I teraz tak, jeżeli macie hybrydy na paznokciach i chcecie przyjść do podologa, też jej nie ściągacie. My sobie z tym wszystkim same poradzimy. Sami, przepraszam, bo podologowie to również mężczyźni, nie omijajmy ich. I my sobie wszystko ściągniemy i sami sobie zobaczymy, jak wygląda płytka. Płytka dla nas też jest bardzo ważna, w jakim jest stanie. Dokładnie, i ściągniecie hybrydę
profesjonalny sposób. Tak, umiemy to. To jest najważniejsze, tak, żeby nie uszkodzić tego paznokcia. Tak samo lakier do paznokci, też to wszystko. Nie robimy nic, tak jak powiedzieliśmy, ale musimy się szykować na to, że w zależności od tego, z czym się wybierzemy, też będzie taka długość takiej wizyty, tak? Tak, od pół godziny do półtorej godziny, no w najgorszym wypadku to czasem to trwa 2 godziny, ale to już jest naprawdę taki ekstremalny przypadek. Dobra, a teraz pytanie najważniejsze. Czy to boli? Czy taka wizyta boli? Nie, taka wizyta nie boli. My przynosimy ulgę i taka wizyta nie boli. Często podolodzy są myleni, taką patrzą na nas z taką wizją chirurga. No właśnie to chciałam powiedzieć, dlatego też zapytałam, czy to boli. Tak, bo jak idziemy do chirurga i on nam zrywa paznokieć, bo wrasta, to boli. I jak ktoś przychodzi do mnie, bo ma wrastające paznokieć, okej, sam wrastający paznokieć jest bardzo bolesny, ale my jesteśmy po to, żeby przynieść Wam ulgę. I na przykład noszenie klamer, które my wdrożymy w taką terapię, to nie jest bolesne. To ma nie być bolesne dla Was. To ma być takie niezauważalne. Możecie odczuwać, że coś tam jest, ale to nie będzie ból. Okej. Boli to wrastające paznokieć, ale nie klamry, które nosimy, bo one są po to, żeby ten paznokieć wyprostować i żeby nam ulżyć. Czyli to nie jest tak, że słuchajcie, jak idziemy do dentysty, że się po prostu ze strachem do tego dentysty wybieramy, tak, bo będzie bolesne. Tak, nie, i nie stosujemy, my nie stosujemy też znieczuleń. Oczywiście są też podiatrzy i bardziej takie placówki z rozszerzonymi innymi usługami, jak usługi diabetologa, chirurga, dermatologa czy fizjoterapeuty, i oni wtedy posługują się takimi rzeczami, jeżeli wykonują jakieś specjalistyczne zabiegi. Tak. Natomiast taka klasyczna wizyta u podologa z problemami typu odciski, modzele, pękające pięty czy wrastające paznokcie, nie jest to bolesne. Owszem, my pracujemy na ostrych narzędziach, takich jak skalpel i dłuto, i proszę się tego nie bać w naszych rękach, bo często klienci jak widzą skalpel, to słuchajcie, co to będzie? Właśnie a propos tych narzędzi, myślę, że my sobie zrobimy oddzielny odcinek. Tak, żeby Was zapoznać z tymi narzędziami. Zobaczycie, jak to wygląda, do czego to służy, żeby Was też troszkę tak przekonać, że nie ma się czego bać. Nie. No takie ostre narzędzia w rękach profesjonalisty nie stanowią dla Was zagrożenia, ale w Waszych rękach już tak. Tak, tak, zdecydowanie. No dobra. Alicja, powiedzieliśmy już o tym, jak mniej więcej trwa, przebiega taka wizyta, z czym to się je, że tak powiem. Czy boli? Tak, czy boli. To powiedz mi, czym różni się wizyta u podologa od kosmetyczki, do której idziemy na pedikur? Okej. Różni się tym, że my przede wszystkim na samym początku nie moczymy stóp. Okej. Co się często zdarza u kosmetyczek. Owszem, możemy je opłukać, oczyścić, odświeżyć, ale nie ma moczenia stóp. Dobra. Różni się po drugie tym, że my przeprowadzamy bardzo głęboki wywiad. O, to jest pytamy bardzo istotne. Się, tak, bo często patrząc na stopy, jesteśmy w stanie powiedzieć, kto na co choruje. I tutaj są pytania, czy ktoś jest chory na tarczycę, na cukrzycę, czy ma problemy z krzepliwością krwi, czy ma problemy z nadciśnieniem, z hormonami. Jest bardzo wiele pytań, w jakim obuwiu chodzi, gdzie pracuje, co nie jest taką naszą, nie wiem, że my chcemy tak bardzo wiedzieć, czym wy się zajmujecie. My nie tak, jesteśmy wścibskie, ale musimy wiedzieć, czy Wasza praca nie wpływa na problemy, które stopy. Się dzieją ze stopami. I to jest kolejna różnica. Więc nie moczymy stóp, mamy wywiad. Trzecia rzecz, my również zajmujemy się wałami okołopaznokciowymi, czego nie opracowują kosmetyczki. Czyścimy wały okołopaznokciowe, żeby pozbyć się tam mazi, żeby pozbyć się tam, nie wiem, resztek nawet skarpetek, czegokolwiek. I my sprawdzamy, czy tam jest wszystko drożne, czy jest czyste, czy jest problem z wrastającym paznokciem, czy nie. Czy trzeba podciąć paznokieć, czy nie trzeba podcinać paznokcia. Czy trzeba założyć klamrę, czy jaką klamrę założyć. Też się nad tym skupiamy. I trzecia, że i kolejna rzecz, która nas różni od kosmetyczek, no to obsługiwanie się dłutem i skalpelem przede wszystkim. No tak, no bo kosmetyczka, frezarka, prawda? Jeśli już. Frezarka, no dobra, frezarka, jakaś tantarka i tak dalej. I zrobienie nam ładnych paznokci, a do Was przychodzimy z problemem. Odcisk. Niekoniecznie, nie, właśnie, jeszcze też wyjaśnijmy to. Idąc do podologa, nie musisz mieć problemu, Anita.
Nie musisz mieć... Chcesz w odpowiedni sposób dbać o stopy, ale na przykład do kosmetyczki nie poszłabym z problemem brodawki. No nie. No właśnie. Ale możesz ją, co bardzo często klienci mylą, i kosmetyczki też, brodawka, odcisk. No właśnie. Jedni uważają, że jest jedno to samo, a jednak jest różnica między tymi. I taką różnicę potrafi dostrzec właśnie podolog i nas też odpowiednio skierować, bądź usunąć taką brodawkę. Właśnie o to mi chodziło, że wiesz, że no kosmetyczka jak kosmetyczka, tak? Ale jeżeli ja widzę, że na moich stopach jednak coś się dzieje, to ja jednak wolę pójść do specjalisty, który pomoże mi w ulżeniu, w uldze, tak? Pomoże mi w tym, żeby wyleczyć ten problem, żeby te stopy wyglądały dobrze, no niż kosmetyczka. No ja osobiście, no być może to jest tylko moja opinia, bo być może są i kosmetyczki, które mają kierunek podolog, tego nie wiem, ale... Które są na specjalności podologicznej, bądź wykonują pedikir taki podologiczny, no właśnie, taki ale podstawowy. Powiem ci szczerze, jednak... No ja akurat takiego zaufania nie mam do kosmetyczki. Jakbym z moimi stopami nic się nie działo i one by były w absolutnie, nie wiem, jakimś rewelacyjnym stanie. Tak, idealne, że tak powiem, no to okej, pójdę sobie, zrobię pedikur. Oczywiście. Ale mimo wszystko ja jako kosmetolog wolę pójść, tak jak mówimy, do podologa. Tak, tylko warto też zwrócić uwagę na to, żeby spytać się podologa, jeżeli nas interesuje bardziej taki zabieg też poza pielęgnacją stóp odpowiednią czy paznokci, czy on na przykład również, bo pojawia się pytanie, czy podolog również robi hybrydę na stopach? Bo to jest takie... I tak, i nie. To może tak, dzisiaj nie będziemy poruszać tematu hybrydy, bo to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek. Tak. Ja mam bardzo dużo pytań do ciebie w związku z hybrydami. O Boże. Tak, więc szykuj się na to. I może nie dzisiaj, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, ta kwestia hybrydy, akrylu i żelu na paznokciach, to jest taki temat, który musimy sobie omówić. Musimy o tym porozmawiać i zrobimy to w oddzielnym odcinku. No dobrze, ale to Alice, to jeszcze tak mniej więcej już powiedziałaś, jaka jest ta różnica między kosmetyczką a podologiem i też mniej więcej powiedziałaś, jak wygląda wizyta. Ale jak przychodzimy tak właśnie na wizytę do ciebie, no to tak, od czego się w ogóle zaczyna? Od tego wywiadu? Tak, zaczyna się przede wszystkim od wywiadu od obserwacji. My sprawdzamy całe stopy, zaglądamy w przestrzenie między palcami, patrzymy dokładnie na paznokcie sondą, sprawdzamy wały okołopaznokciowe, patrzymy co się dzieje na śródstopy, patrzymy co się dzieje na pięcie. Bardzo ważne jest to, żeby również, wy tego nie widzicie, ale my jak wchodzimy, czy tak jak ja wchodzę do klienta do domu, czy klient do nas przychodzi do gabinetu, to my bardzo często jesteśmy takie, mamy oko wyspecjalizowane i takie mocno ukierunkowane na tym, żeby zobaczyć jak klient chodzi. Wiesz jak to się nazywa? Zboczenie zawodowe. Dobrze, że to powiedziałaś, dziękuję. Kosmetolog też coś takiego ma, że my, czy kosmetyczka, tak, czy dermatolog, że zawsze jakoś tak, nawet w kontakcie z innym człowiekiem, mimo wszystko patrzy na tą skórę, tak? Gdzieś tam obserwuje i czasami wyłapuje jakieś, zresztą powiem ci więcej, moja siostra jest fizjoterapeutą i też różne takie rzeczy dostrzega u innych ludzi, więc to nie jest tylko tak, że wy tam wyłapujecie pewne rzeczy, tak? Ja wczoraj czekałam w Warszawie na przystanku autobusowym i tak patrzę i tak obserwuję ludzi i sama się na tym złapałam. Boże, kobieto, ty patrzysz im na stopy, jak oni chodzą. I często widzę takiego człowieka i mówię tak, ależ on źle chodzi, on źle stawia stopy, on będzie miał dużo odcisków, dużo modzeli i dokładnie jestem w stanie mniej więcej wiedzieć, jak otworzyłby mi, wyjąłby mi stopę z buta, to bym wiedziała, co się dzieje z... No takie. No właśnie, no tak to mniej więcej, ale to tak jest w każdej branży, jeśli chodzi o beauty, uwierzcie mi. Tak, ale to nie jest takie, że my jesteśmy takie wścibskie, tylko to jest po to, że my chcemy wam pomóc i chcemy wam dokładnie zobaczyć, jak wy wyglądacie, jak wy stawiacie te stopy, czy kulejecie, czy na którą nogę, od której nogi zaczynacie chodzić, bo to też bardzo rzutuje. To też nie jest tak, że no na jednej stopie to ja mam odcisk, a na drugiej nie mam odcisku. To nie są symetryczne rzeczy, to nie są symetryczne narządy, tak? I my tu potrafimy mieć na jednej stopie problemy, na drugiej nie. Jedna zawsze jest gorsza, druga jest zawsze ładniejsza. No ale to tak jest, jedni są praworęczni, inni są leworęczni, tak? Tak, biusto też nie mamy symetrycznego. Ale twarzy też przecież nie. No tak.
No dobra, prawda. Wracamy do naszego tematu, czyli tak, mamy wywiad, mamy później tak zwane oględziny, tak? Czyli wszystko tak. Dokładnie sprawdzacie. Rzeczoznawca. Oczywiście nic nie zatajamy przed podologiem. Nie, nic nie zatajamy, nie zatajamy żadnych zastawek w sercu, nie żadnych, zresztą jest cała taka ankieta, którą często klienci, jeżeli tym bardziej idą na taki pedikier leczniczy i są tu większe problemy, to klienci to wypisują sami, tak. Jak, z czym mają problemy, jakie leki właśnie, cukrzyca, tak. Jakie tak leki zażywają dokładnie, w jakich dawkach, od kiedy, czy mają jakieś uczulenia, my często pracujemy na specjalistycznych, na przykład na propolisie. Wiele osób ma uczulenie na propolis, albo maści, które mają w sobie bardzo dużo oleju. I ktoś może być uczulony akurat na ten olejek i już wie o tym. Więc my, do nas jest też taki drogowskaz, że okej, w takim razie z tego dzisiaj nie korzystamy. Ten klient tego nie może mieć. No i dla nas to też jest taka, my robimy też dużo zdjęć i nie robimy po to, żeby później pokazać koleżance, patrz jaki do mnie przyszedł przypadek, Boże, jak ktoś może mieć takie stopy. Tylko dla nas to jest też taki, po to, żebyśmy wiedziały na następny raz, o, miesiąc temu to tak wyglądał ten odcisk, a teraz proszę, nie wrócił. Więc to jest dla nas taka, taka teczka sprawdzająca, jak się zmieniają z wizyty na wizytę. A to jest bardzo dobre, bo klient też przecież widzi, ile ty jesteś w stanie mu pomóc, jak to wygląda, tak? Jak to się zmienia, jak zmienia się skóra, zmienia się stopa, zniweluje się problem. Tak, albo na przykład jak wrastają paznokcie, robimy zdjęcie przed założeniem klamry albo już założoną klamrą i robię co wizytę, podczas kontroli robię zdjęcie i ten proces, że tak powiem, terapii wrastających paznokci, to nie jest tydzień, to nie są dwa tygodnie. To trwa dobrych kilka miesięcy, jak nie rok, albo i czasem dłużej. I czasem klient przychodzi i mówi, który raz my się już widzimy, no coś się w ogóle zmienia, coś jest lepiej, no bo mnie przestało boleć, no ale to jakoś ten paznokieć się prostuje, no ile to jeszcze będzie trwało. I my wtedy często wyjmujemy właśnie takie zdjęcie i pokazujemy, no jak my zaczynaliśmy, to było tak, to taka jest różnica, a to ja nie wiedziałam, że to się tak zmieniło. Po prostu jak jesteśmy z tym na co dzień, nie do końca widzimy to wszystko, co się u nas zmienia. Dokładnie, dlatego mówię właśnie, że robienie takich fotografii, to jest świetna sprawa i żebyście też wy byli przygotowani, jak przychodzicie na taką wizytę, że kiedy podolog proponuje wam zrobienie takiego zdjęcia, żebyście byli świadomi, że to nie jest do jego kolekcji, tak? Tylko tak. To będzie coś, co później przyda się również wam w obserwacji, co po kolei w danym czasie się działo, więc to jest tak. Też bardzo ważna sprawa. Często też powiem ci, przecież w gabinetach kosmetycznych, kiedy wykonywane są różne zabiegi, w trakcie terapii, czy trądzikowej, też wtedy wykonuje się takie zdjęcia, oczywiście pacjent podpisuje zgodę na to, żeby było tamte z jego zdjęcia i też można przecież obserwować, jak przebiegała dana terapia, jak to się wszystko zmieniało, to jest świetna dokumentacja. Tak, ja bez też zgody klientów nie umieszczam takich zdjęć, nie wiem, w social mediach, nie puszczam tego dalej świat, czy podczas szkoleń. Też muszę mieć na to zgodę swoich tak klientów, pacjentów. Więc tego też się nie obawiajcie, bo to nie jest coś, jeżeli nie wyrazicie na to zgody, aczkolwiek ja na przykład nie zaznaczam, że to jest klient nazywający się tak i tak, no bo też mamy RODO. Nigdy nie używam prawdziwych imion i tak dalej, ale jest to bardzo pomocne nam w pracy. Świetnie. No dobra, czyli mamy dokumentację, czy coś jeszcze się dzieje na takiej wizycie? Niektórzy podolodzy na sam koniec wykonują peeling, co ja akurat bardzo lubię, takie odświeżające. Peeling i na samym końcu nakładamy odpowiedni preparat na paznokcie, na stopy. Odciążeniami się też różni od wizyty u kosmetyczki. Kosmetyczka nie robi nam odciążeń, bo kosmetyczka nam na przykład nie usuwa odcisku. A co to jest odciążenie? Odciążenie, jeżeli mamy modzel, najczęściej między palcami śródstopia. Tak, tutaj właśnie w takim miejscu. No. Piekący, bolący. I usuniemy ten modzel, ale nie założymy tutaj odciążenia albo nie zalecimy klientowi, bo ja nie zawsze, często klientom polecam i mówię, proszę zakupić takie i takie odciążenie, żeby w tym chodzić jeszcze przez najbliższy miesiąc, żeby tej skóry nie zostawić z taką, no nazwijmy to dziurą. Okej, dobra. Tak? Żeby to szybciej nie narastało. Odciążenie to jest coś takiego jak... Amortyzacja. O, właśnie. Amortyzacja, tego tak, żeby nie uciskać... Bezpośrednio tym miejscem, gdzie był wykonywany zabieg, na przykład właśnie, nie wiem, na podłogę,
jakąś taką powierzchnię. Tak, nie? Czy podczas biegając. Dobra. Więc jeszcze czym się różni właśnie, że u kosmetyczki to wszystko jest takie piękne, zadbane, pomalowane, a u podologa możesz wyjść właśnie z odciążeniem, z jakimś opatrunkiem, z tamponadą na wyrastające paznokcie, o czym też sobie będziemy mówić przy odcinku paznokci. Już ono miałam robioną, więc trochę to wiem. Sama się uczyłaś. Dobra, pomijmy ten temat. Sama się tego uczyłaś. Tak, tego moi widzowie muszą wiedzieć, to się wytnie. Okej. No. I więc możesz wyjść od takiego podologa właśnie z jakimś opatrunkiem, a u kosmetyczki nie wyjdzie z czymś takim. To też jest prawda. No dobra, czyli musicie się szykować tak naprawdę na wywiad, zdjęcia, na bardzo dużo pytań z naszej strony, które mają nam pomóc Wam wdrożyć odpowiednią terapię albo po prostu poznać Was z drugiej strony, co się z Waszym życiem działo, z jakimiś chorobami, problemami, czy macie atopowe zapalenie skóry, czy macie łuszczycę. Nam to bardzo też pomaga, żeby Was odpowiednio ukierunkować co do prawidłowej pielęgnacji. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo tylko w ten sposób widzicie, że to nie jest tak, że przychodzicie, siadacie na fotelu, co Panu dzisiaj zrobić? Albo co Pani dzisiaj zrobić? Nie. Tak jak u fryzjera. Dokładnie. Jak Pani chce, żeby obciąć Pani włosy? O, dokładnie. I Wy decydujecie sami, co Wy chcecie. Nie. Tutaj widzicie, wszystko wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Bardzo medycznie, tak. Wiesz? To jest bardzo medyczne. To nie jest takie podejście i często te gabinety podologiczne wyglądają trochę jak dentystyczne. One są takie, przynajmniej powinny być, bardzo sterylne. Czyste, takie czyste, no oczywiście kosmetyczne też powinny być takie, ale podologiczne jest troszeczkę właśnie taki na pograniczu stomatologa, a kosmetyczki. Że to jest troszeczkę inaczej wyglądający ten gabinet. Ale nie ma się naprawdę czego bać, to nic nie boli. Usunięcie odcisku, my jesteśmy po to, żeby Wam sprawić ulgę i Was odciążyć od tego bólu, który macie. I zadbać przede wszystkim o to, żebyście mieli piękne stopy, tak? Takie stopy, którymi no, można się pochwalić, tak? Że nie będziecie ich ukrywać w butach, w skarpetkach, chować gdziekolwiek, wstydzić, co też jest najważniejsze. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy okres wiosenno-letni, tak? Tak. Kiedy te stopy będziemy odkrywać i pokazywać, jest taki kierunek, który możecie obrać. Jest taka możliwość, którą daje Wam podolog, tak, że możecie naprawdę w odpowiedni, specjalistyczny, świadomy sposób dbać o Wasze stopy. Także nie boimy się. Nic nie robimy ze stopami, tak, nie przygotowujemy się. Tak, my się nie wszystkim zajmiemy się absolutnie. Tak. Idziemy z dobrym samopoczuciem, oczywiście, z dobrym humorem do osoby, która nam pomoże, o nas zadba, w dobre ręce. Ja oczywiście polecam Wam Alicję i jak zawsze namiary do Alicji znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Alicja, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawy jak zawsze, ale kolejne też będą, słuchajcie, ciekawe, także obserwujcie nas. Pomysłów mamy mnóstwo. Pomysłów mamy jak zawsze, bardzo dużo, także trzymajcie się kochani, czekajcie na kolejne odcinki. Dziękujemy, że po raz kolejny byliście z nami i do zobaczenia w następnym. Buziaki, pa! Pa.